Na dłuższą metę Rosja słabnie. Oni na tej wojnie tracą codziennie miliard dolarów. Wielokrotnie od lutego informacje dotyczące stanu zdrowia Putina już się pojawiały. Jak my powinniśmy i czy w ogóle w jakikolwiek sposób do nich podchodzić? To może być też element kampanii dezinformacyjnej. Aha, liczcie na to, że jestem słaby, chory, niewiarygodny, ale jakoś to wszystko się nie sprawdza. Państwa gościem generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji, były dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w Iraku. Panie generale, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie generale, zdaje się, że wojna i ta makabra, która dzieje się w Ukrainie, przestaje być już taką wojną w dosłownym tego słowa rozumieniu. W tej chwili Rosjanie postawili właściwie na, przepraszam za mocne słowo, ale wybijanie ludności cywilnej. Że to jest chyba właściwie jedyna strategia, którą Kreml teraz ma. Czy ja się mylę w swojej ocenie i zbyt powierzchownie podchodzę do sprawy? Nie, nie myli się pani, bo przystąpili do tego planu, który początkowo też zakładał eksterminację Ukrainy i eksterminację ludności, zadawanie cierpień ludności cywilnej, niszczenie infrastruktury cywilnej. Obserwowaliśmy to na samym początku, kiedy widzieliśmy atak na szkoły, na teatr, na przedszkola, na szpitale. To jest systemowa eksterminacja ludności oraz zadawanie niepotrzebnych cierpień ludności cywilnej w celu załamania ich morali. Efekt, jak widzimy, jest odwrotny. Następuje coraz większa konsolidacja społeczeństwa zachodniego. Nawet Francja, która była tak bardzo szczęśliwa w niektórych ocenach, podejmuje się pewnych działań zdecydowanych. Ale sama ludność cywilna, pamiętajmy o tym, że oni już są w 8 miesiącu wojny. Ich cierpliwość, ich cierpienia są olbrzymie. Zbliżająca się zima być może będzie wpływała również na ich morale. Niemniej jednak morale są bardzo silne. Tutaj następuje również inny aspekt sprawy. Musimy się liczyć my, jako społeczeństwa zachodnie, szczególnie sąsiedzi, tacy jak Polska, Słowacja, Rumunia, o kolejne jakieś fali tymczasowej oczywiście napływu ludności stamtąd. Wyobraźmy sobie matki z dziećmi, które w obliczu mrozów, braku ciepłej wody, energii muszą cierpieć podwójnie, nie tylko patrzeć na cierpienie swoich dzieci, ale również cierpieć moralnie. Dlatego też państwa i społeczeństwa zachodnie muszą dołożyć wszelkich starań, aby im pomóc. Pomóc im w jaki sposób można przed tą zimą. Nie tylko naprawą sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodnych, ale również dostarczaniem takich systemów, na przykład olbrzymich generatorów, które mogą zasilać energią elektryczną duże połacie miast, a nawet całe wioski. Myśmy takie generatory przecież mieli w Iraku, w Afganistanie, które ogrzewały, ocieplały, oświetlały olbrzymie połacie terenu. Takie możliwości Zachód ma i z tego należy skorzystać. Panie generale, wspomniał pan o nadchodzącej zimie. To jest rzeczywiście chyba największe zagrożenie w tej chwili dla Ukraińców w ogóle, co jest dość paradoksalne, że pogoda stała się straszniejsza od Kremla. No niemniej sytuacja może być bardzo trudna. Wołodymyr Zełenski poinformował o tym, że po tych atakach rakietowych rosyjskich, do których już dochodziło kilkakrotnie, takich zmasowanych, zniszczone jest 40% infrastruktury energetycznej kraju. I teraz zasadnym wydaje się pytanie, czy Ukraińcy w ogóle mają szansę tę zimę przetrwać? Mają szansę, ale ta szansa musi być wzmocniona, tak jak powiedziałem, bardzo dużą pomocą Zachodu. Już w tej chwili obserwujemy systematyczne naprawienie tych elementów elektroenergetycznych, ale one są też systematycznie niszczone. Z tym, że bierzemy pod uwagę fakt, że około 80% nadlatujących rakiet i dronów są efektywnie strącane. Niemniej jednak te 20%, jak się przedrze w tej dużej masie wyszczelonych pocisków i dronów, zadaje straty. Te możliwości naprawy tychże sieci wymagają olbrzymich zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych. Pamiętajmy o tym, że elektrowni jądrowych Ukraina posiada chyba 4 w tej chwili sprawne. Także również z tych elektrowni jakiś prąd będzie płynął, tylko linie przesyłowe i stacje trafo. To są bardzo istotne elementy tejże infrastruktury. Tak jak powiedziałem, są inne elementy zastępcze, tak jak generatory, do których potrzebne z kolei jest paliwo, które też powinno być dostarczane. Więc ta pomoc, która jest deklarowana państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych w postaci około 5 miliardów euro miesięcznie do funkcjonowania tego państwa jest niezbędna. Dlatego też to będzie wymagało zjednoczenia się liderów i społeczeństw zachodnich, tego leadershipu wokół sytuacji kryzysowej, którą mamy w Europie. My w Europie myślimy o tym, aha, będziemy ponosili większe koszty funkcjonowania naszych gospodarstw domowych, ograniczenie energii, zwiększenie kosztów, inflacja,
ale ci ludzie tam na Ukrainie liczą te straty zabitymi i rannymi. Pamiętajmy o tym, że gdyby nie oni, gdyby nie ta walka tam, to ten ruski mir zbliżyłby się do granic państw Unii Europejskiej, a może by je również przekroczył. Dzisiaj Rosja wykrwawia się na polach Ukrainy i bardzo dobrze, że tak jest, ale Zachód ma odpowiedzialność za to, aby wspierać tę Ukrainę. Państwa NATO, czyli państwa europejskie, 30 przecież ich tam jest, oprócz to oczywiście Turcji i Kanady, które nie są, i Stanów Zjednoczonych, które nie są państwami europejskimi, ponoszą również odpowiedzialność za to. I NATO nie jest stroną konfliktu, NATO nie bierze udziału w konflikcie, ale NATO wspiera zarówno wyszkoleniem, zaopatrzeniem sił, wiadomościami wywiadowczymi i wspiera również ekonomicznie te państwo, aby one mogły funkcjonować, walczyć i przeżyć tą trudną zimę. Pamiętajmy o tym, że ta zima będzie trudna również dla Rosjan, dla okupantów. Może nawet trudniejsza i bardzo dobrze. Oni będą marli w swoich transporterach opancerzonych. Ich linie zaopatrzenia się wydłużyły. Ich logistyka jest taka, jaka jest. Widzimy, generał Surowkin nie zrobi cudów, ponieważ słabe wyszkolenie, słabe morale, niedoskonały sprzęt, beznadziejna logistyka nie poprawi sytuacji na froncie, wręcz odwrotnie. Dlatego to sięgnięto po elementy takie jak ostrzał rakietowy z dalekiego zasięgu, jak inne elementy wojny hybrydowej. Widzimy, że Rosja uruchomiła kaliningradzki okręg i lotnisko do przyjęcia uchodźców, którzy będą podsyłali z krajów Bliskiego Wschodu, aby przenikali w stronę państw Unii Europejskiej, Polski i Litwy. To chodzi o to, aby zdestabilizować w dalszym ciągu Unię Europejską, aby rozbijać jedność państw zachodnich we wsparciu Ukrainy. Ale to na szczęście się nie udaje i mam nadzieję, że się nie uda. No właśnie, wiemy, że Izrael mógłby w tej kwestii bardzo mocno wspomóc Ukrainę. Są w posiadaniu tego najnowocześniejszego albo jednego z najnowocześniejszych na świecie systemów tego przeciwlotniczego. No tylko problem polega na tym, że Izraelowi nie spieszy się do pomocy akurat w tej materii. I Wołodymyr Zełenski udzielił kilka dni temu wywiadu izraelskiej telewizji, w której powiedział, że on oczywiście sam jest Żydem, że jego rodzina przeszła przez straszną traumę i tragedię Holokaustu i że nie rozumie, jak Izrael, tutaj już dokładny cytat, może stać z boku i patrzeć z zewnątrz, jak w tym roku pojawiła się kolejna fala nazizmu. Może inne kraje mogą to robić, ale jak wy możecie to robić? Nie rozumiem tego. Zwrócił się do Izraelczyków prezydent Ukrainy. Co się dzieje pana zdaniem takiego, że Izrael mimo tak tragicznej sytuacji, zaangażowania Iranu w dalszym ciągu przygląda się temu trochę z boku, nie angażując się chociażby właśnie w pomoc dotyczącą przekazania tych systemów przeciwpowietrznych. Co Izrael powstrzymuje? No tak, sytuacja jest tam nieco bardziej skomplikowana, ale jak pani pamięta, to już jest któreś zwrócenie się Żeleńskiego w stronę Izraela, kiedy tak emocjonalnym przemówieniu, kiedy Rosjanie zbombardowali Babi Jar, przypomniał im o tym, że oni byli również ofiarą tego Holokaustu, a dzisiaj Rosjanie, prowadząc operację specjalną niby denazyfikacji, demilitaryzacji, cokolwiek by to znaczyło, zabijają niewinnych ludzi, tak jak hitlerowcy zabijali Żydów w czasie II wojny światowej. Pamiętajmy, że diaspora żydowska, diaspora rosyjska, która ma olbrzymie wpływy polityczne w Izraelu, liczy około miliona ludzi. Wielu z nich zajmuje bardzo znamienne stanowiska polityczne. Pamiętajmy również o tym, że Izrael jest w tym momencie, w momencie wyborów. Ale pamiętajmy również, że Izrael zależy bardzo dużo, w dużej mierze od pomocy amerykańskiej. Amerykanie również Amerykanie naciskają trochę na Izrael, aby on poczynił pewne kroki. Jeśli chodzi o ten system Iron Dome, oni go nie użyczą, bo to jest system bardzo zaawansowany i on im po prostu służy do obrony przed pociskami nadlatującymi w krótkim czasie. Natomiast zrobili jedną rzecz bardzo istotną, o której nie za bardzo się mówi. Zbombardowali fabrykę dronów Shahed 365 pod Damaszkiem. Tak, mówiliśmy o tym. Tak, fabryka była irańska oczywiście. Oczywiście zrobili to również w swoim interesie, ponieważ te drony były dostarczane do Hezbollahu na terenie Libanu i stamtąd wystrzeliwane w stronę Izraela. Natomiast być może, że w przyszłości po ogłoszeniu wyborów, z tego co słyszę dzisiaj rano, partia Netanyahu ma lekką przewagę, być może, że zintensyfikują pomoc w jakiś sposób bardziej wymierną dla Ukrainy. Posuwają pomoc humanitarną, oczywiście leki, jakieś zapasy innych żywności czy innych rzeczy, ale to jest
za mało według Żołyńskiego i chyba ma rację. No właśnie, mamy tutaj a propos żywności też kwestię tej w cudzysłowie inicjatywy zbożowej, tej umowy, którą Rosja złamała, jeżeli chodzi o możliwość wychodzenia statków z Ukrainy ze zbożem właśnie między innymi. Putin powiedział dość, my się wycofujemy z tej umowy, tak w dużym skrócie. Natomiast ONZ już w tej chwili potwierdziła, że inicjatywa zbożowa będzie przedłużona do 3 listopada, do jutra. Czy to pana zdaniem po tym wycofaniu się Rosji już kilka dni temu z inicjatywy zbożowej świadczy o tym, że świat coraz mniej się boi Putina? Świat coraz bardziej jest zjednoczony pomimo tej ofensywy informacyjno-fejkowej, która Rosja czyniła na całym świecie, mówiąc o tym, że to właśnie Ukraina i NATO napadły na nich, prawda? Świat jest coraz bardziej zjednoczony i widzi, jakie metody walki stosuje Ukraina. Widzi to, że państwo, które jest mocarstwem atomowym, może bezkarnie, znaczy nie może, chciało bezkarnie napaść na sąsiada i zagarnąć w brutalny sposób jego ziemię. To dociera do niektórych ludzi. Oczywiście są państwa w Afryce i w Azji Południowo-Wschodniej, które i część krajów Zatoce Perskiej, które głęboko wierzą w to, że jednak to Putin ma rację, ale ta ilość tych państw się zmniejsza. Chociażby nawet ten oddźwięk w grupie G20, kiedy na początku, kiedy to ogłoszono chyba 3 miesiące temu, że Putin będzie zaproszony, on się wstrzymał od tego, czy on będzie, czy nie będzie, a teraz coraz więcej głosów się odzywa ku temu, aby nie zapraszać Rosji, nie zapraszać Putina na grupę G20. Wiemy, że tam są przecież państwa różne, nie tylko państwa wspólnoty demokracji liberalnych. Czyli widzimy, że Rosja coraz bardziej jest izolowana, a sięgnięcie po pomoc takich sojuszników jak Iran, który również jest izolowany w świecie, częściowo za swój program atomowy, czy Korei Północnej, z której się sprowadza amunicję artyleryjską, chociaż o tym się coraz mniej mówi, bo ta amunicja jest mało wartościowa, to świadczy o tym, że Rosji kończy się ilość sojuszników. Chiny, które ani nie popierały, ani nie wstrzymywały, ani nie potępiały, też wstrzymują się dosyć w sposób taki znaczący od zajmowania stanowiska kluczowego. Czekają w interesie Chin. Jest Rosja najbardziej osłabiona, która mogłaby być zasobem, rezerwuarem surowców mineralnych dla Chin. Tak to widzimy na dzień dzisiejszy. Panie generale, a sądzi pan, że Władimir Putin i w ogóle Kreml zdają sobie sprawę z tej izolacji i czy jeżeli sobie zdają, to w ogóle ona jakiekolwiek wrażenie na nich robi? Rosja jest krajem olbrzymim. Jest krajem, który zajmuje prawie 1/3 terytorium świata, prawda? Ma zasoby mineralne od molibdenu, niklu, złota i innych minerałów rzadkich, całą tablicę Mendelejewa, ale nie potrafi, jak pani widzi, wyprodukować mikroprocesorów, chipów, optoelektroniki takiej, która by pozwalała na produkcję sprzętu nowoczesnego. I bardzo dobrze tak jest. Nawet dochodzi do tego, że z tych pralek kradzionych wymontowują pewne elementy, żeby je wmontować do systemu uzbrojenia. Rosja zdaje sobie sprawę z izolacji. Rosja używa wszystkich możliwych środków, oprócz wojen konwencjonalnych, łącznie z naciskiem nuklearnym, aby społeczeństwo zachodnie szantażować. Bardzo dotkliwym dla Europy na pewno jest ten szantaż eksportu surowców naturalnych typu gaz i ropa naftowa. Niemniej jednak świat sobie powoli zaczyna z tym radzić, ponosząc oczywiście koszty. Ale Rosja też, bo pamiętajmy, że to był największy przypływ kapitału dla Federacji Rosyjskiej. Oni na tej wojnie tracą codziennie miliard dolarów, czyli mamy już prawie 300 parę miliardów do tyłu z tych 500 miliardów, które mieli zasobów rezerw tych krajowych w swoich bankach. Oprócz tego sankcje dotkliwe na dłuższą czas pozbawiają ich możliwości produkcji zaawansowanej, a dodatkowo odpływ inżynierów, robotników, tych wykwalifikowanych, którzy te wspaniałe pomysły tych inżynierów, bo trzeba powiedzieć, że niektóre konstrukcje były bardzo zaawansowane, chociażby jak Kinzhal, nie mogą wyprodukować, bo ci ludzie nie tylko uciekli w ciągu ostatniej nagonki mobilizacyjnej, ale uciekali wcześniej, prawda? Ten know-how w rękach tych ludzi jest bezcenny. Dlatego też Rosja przy malejącym przyroście naturalnym, przyrost naturalny w Rosji jest minus 0,5, nie wiem, czy pani wie, czy pani zdaje z tego sprawę, czyli na dłuższą metę Rosja słabnie. A jeszcze dodając do tego ruchy odśrodkowe spowodowane właśnie tymi wydarzeniami, takie jak w republikach takich jak Inguszecja, Czeczenia, Abchazja, powiedzmy sobie Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan,
To doprowadzi być może do, w dłuższej perspektywie do rozpadu się tak zwanych wspólnoty niepodległych państw. Jedynie zostanie im ten zbir, czyli Związek Białorusi i Rosji. Panie generale, wyciekły nowe informacje o stanie zdrowia Putina. Sytuacja ma być bardzo poważna. Daily Mail twierdzi, że u 70-letniego Putina zdiagnozowano początki choroby Parkinsona, raka trzustki, a także prawdopodobnie raka prostaty. Materiały szpiegowskie, bo na ich podstawie te teksty zostały napisane, mają informować o tym, że rosyjski przywódca jest nafaszerowany sterydami, coraz trudniej jest mu funkcjonować normalnie i podejmować jakiekolwiek decyzje dotyczące tej wojny. Wielokrotnie od lutego informacje dotyczące stanu zdrowia Putina już się pojawiały. Jak my powinniśmy i czy w ogóle w jakikolwiek sposób do nich podchodzić? Po wysłaniu tych informacji przypomina mi się film Suma wszystkich strachów. Ja chciałbym, żeby tak było, chociaż nie życzę nikomu źle, ale temu obywatelowi akurat tak. Natomiast to może być też element kampanii dezinformacyjnej. Aha, liczcie na to, że jestem słaby, chory, niewiarygodny, no ale jakoś to wszystko się nie sprawdza. Natomiast tam w środku, w tym Kremlu na pewno się gotuje. Pamiętajmy o tym, że każdy dzień to są straty, o którym powiedziałem. To są miliarderzy, to są jego protegowani, którzy mają ukryte majątki, których nie mogą korzystać i korzystać w najbliższym czasie nie będą móc. Tym bardziej, że zgodnie z podejmowanymi decyzjami i prawnymi, i politycznymi, ten majątek zamrożony na Zachodzie może zostać przekazany do odbudowy Ukrainy. Z kolei Rosja będzie twierdziła, że to jest grabież, no ale oni napadli na państwo sąsiedzkie, zagrabili im prawie 1/3 terytorium w początkowej fazie operacji, więc co oni mogą mówić, że ktoś im okrada ich zasoby. Także te ruchy ośrodkowe wewnątrz Kremla być może mogą spowodować również odsunięcie Putina w perspektywie niedalekiej od władzy poprzez wysłanie go na przykład na leczenie manualne do Chin, albo w jakiś inny sposób, chociaż Rosjanie mają tam różne doświadczenia z tym. Panie generale, to jeszcze jedna informacja, którą przekazał Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, informując, że Polska ma wybudować zaporę na granicy z obwodem kaliningradzkim. Już dzisiaj mają rozpocząć się prace saperów, które będą początkiem budowy tymczasowej zapory właśnie na granicy z obwodem kaliningradzkim. Według szefa MON-u ma to uszczelnić granicę polsko-rosyjską. Wyjaśnił, że to będzie... że zapora ma składać się z trzech szeregów, z drutu ostrzowego, który jest wykorzystywany według pana ministra na całym świecie. No i wiemy, że on ma mieć 2,5 metra wysokości, 3 metry szerokości i tak dalej, i tak dalej. Czy pana zdaniem wybudowanie takiego muru w tej chwili na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim, z Rosją, jest potrzebne i będzie skuteczne? Przed czym ma nas chronić właściwie? No, widzimy zmieniającą się sytuację od momentu rozpoczęcia tej inwazji, a przedtem mieliśmy Białoruś, tam ta budowa tego muru wzbudzała duże kontrowersje. No, teraz widzimy, że Rosja wykorzystuje wszystkie elementy wojny hybrydowej, od fake newsów, poprzez dezinformacji, poprzez wspieranie partii politycznych, to zachodzi rozbijanie systemów jedności i napływ uchodźców. Oni tych uchodźców będą celowo sprowadzali z krajów Bliskiego Wschodu, Iranu, Afganistanu, Iraku, a może i z Turcji, aby próbować infiltrować granice Rosji z Unią Europejską, czyli poprzez Litwę, poprzez Polskę. Litwa też taki mur, zdaje się, na swojej granicy buduje, a te specjalistyczne wyliczenia, które tam pan minister Błaszczak dał, to wynikają z tego, że dosyć długo się nasze władze zajmowały budowaniem tego muru. Ja myślę, że ten mur jeszcze powinien być wzmocniony, jeśli chodzi o sprawy elektroniki, radary, kamery notowizyjne i tak dalej. No i oczywiście niewykluczone jest, że będzie wzmocnione patrolowanie poprzez służbę graniczną, straż graniczną i Wojsko Obrony Terytorialnej. No to jest dzisiaj potrzeba taka, że to jest kryzys. Jesteśmy w stanie kryzysu. No powiedzmy sobie, przy tej granicy to jest stan kryzysu. My jesteśmy generalnie jako kraj w stanie pokoju, ale musimy robić wszystko, żeby nie doprowadzić do kryzysu, a z kryzysu do wojny, jak to się przerobiło na Ukrainie. Natomiast tutaj jest potrzebna również współpraca z Litwą, bo Litwa ma większą granicę z Federacją Rosyjską niż my i na pewno oni mają też swoje doświadczenia. A wojska, a to co kto buduje, to są nie wojska saperskie, tylko wojska inżynieryjne, bo saperzy to są ci od burzenia, a inżynierowie od budowania. No tak, ja tylko cytuję Mariusza Błaszczaka, który mówi, już dzisiaj rozpoczął się pracę saperów, więc żeby nie było, panie generale, że to są moje słowa, to pan minister obrony narodowej. Natomiast podsumowując, rozumiem, że według pana ta inicjatywa jest potrzebna, ten mur jest potrzebny.
Nie, trudno mi jest oceniać tą sytuację, ja nie byłem na tej, natomiast jest to jakieś preemptive działanie, takie wyprzedzające, spodziewające się, że może zaistnieć coś takiego, ale oczywiście są jakieś przejścia graniczne, które umożliwiają weryfikację ludzi, którzy rzeczywiście będą potrzebowali pomocy, aby przejść. No ale oczywiście to jest wszystko w gestii władz, które posiadają takie informacje i posiadają siły i środki do weryfikacji tego. Skoro z wiadomości wywiadowczych rozpoznania i źródeł osobowych wynika, że może taka sytuacja nastąpić, pewnie taka inicjatywa została podjęta, aby temu przeciwdziałać. No tak, tylko pytanie, na ile takie inicjatywy, panie generale, są skuteczne, bo wielu twierdzi, że ten mur zbudowany z kolei na granicy z Białorusią niewiele właściwie daje i że mnóstwo ludzi przedostaje się przez granicę polsko-białoruską. Nie ma takich statystyk, ale nie ma takich murów i nie ma takich zapór, które by mogły całkowicie wyeliminować tego rodzaju proces. A może to z kolei mój poprzedni gość, polityk, więc ja tutaj z ekspertem zderzam to zdanie. On ocenił inicjatywę tego muru, że może zamiast budować mury, to lepiej byłoby się zająć tym, żeby Polska miała dobrą ochronę przeciwpowietrzną. No nie, no tutaj tu mieli być dwie rzeczy, obronność, a zabezpieczenie jeszcze przez działaniami hybrydowymi. Obronność nasza, oczywiście wieloletni plan modernizacji technicznej zakładał już od wielu lat, że obrona powietrzna i przeciwrakietowa jest naszym priorytetem i to musi być realizowane w jak najszybszym tempie. Oczywiście program jest realizowany, ale on jest trochę za wolny. My mamy obronę powietrzną i przeciwrakietową, ale ona jest prowadzona w tej chwili, tej sytuacji przez naszych sojuszników. Jesteśmy wpięci w system natowski. Mamy baterie patriotów rozmieszczone wzdłuż naszych granic. Nie będę mówił gdzie i w jakiej ilości, ale to prowadzą w tej chwili sojusznicy. My natomiast w najbliższym czasie, a myślę, że już w roku 2023, a powinniśmy mieć wcześniej, ale będziemy mieli przynajmniej dwie baterie patriotów, a w dalszej perspektywie chyba ich przewidzianych jest 8. Mamy na razie samoloty F-16, które są częścią obrony powietrznej i wsparcia działań wojsk lądowych. Wkrótce będziemy mieli samoloty F-35, no i koreańskie FA-50, ale to jest wszystko wkrótce. Po prostu jesteśmy w niedoczasie, ale i tu jest właśnie bardzo istotny element. Ukraina nam kupiła ten czas. Nie tylko nam, kupiła całemu społeczeństwu zachodniemu, bo gdyby nie to, to ruski mir znalazłby się pod granicami państw Unii Europejskiej. Właśnie, dobrze by było, żeby wszyscy sobie z tego zdawali sprawę. Panie generale, bardzo dziękuję za wizytę u nas. Bardzo ciepło pana pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę jak zwykle. Generał Mieczysław Bieniek, państwa gościem. Spokojnego dnia. Dziękuję i do bardzo. Dziękuję.